I dzień dobry, zapraszam wszystkich na Neverwinter Nights. W poprzedniej części zostałem dosyć zaskoczony, wiecie, dlatego w ogóle nawet nie było pożegnania nic, bo w sumie to się nie spodziewałem, że walka będzie wyglądała w taki sposób. Może nawet, myślę, że to widać, że po prostu cały czas się spodziewam czegoś, że jeszcze dalej jeszcze coś będzie, a tu nie. Okazuje się, że ostatnia bitwa w rozdziale drugim to była bitwa ze strażnikami prawdopodobnie Mogrima, w tym jakimś kapitanem, jakimś, nie wiem, jakimś głównym szefem straży, nie wiem kto to był. Gorgoth? Jakoś tam miał na imię. I to była bitwa na koniec. To dosyć byłem zdziwiony tym wszystkim, że to było takie proste. Znaczy, zginąłem raz, ale no to raz zginąłem. I ja po prostu sobie normalnie z nim tam walczę, nie, że a, dobra, no to sobie tam strzelamy kuszą i te sprawy, nie, a tu się okazuje, bo się spodziewałem, że będzie coś więcej dalej, ale nie. To było tyle. Także dobrze z jednej strony, bo rozwaliłem tego gościa. Nie, no nie rozwaliłem go, ale po prostu było łatwiej niż się spodziewałem, co jest zawsze dobre, nie, w zasadzie, no bo nie było specjalnych problemów, troszkę się bałem, że będzie jakaś ciężka bitwa. Tak jak to było w pierwszym rozdziale i ja nie mówię, że pierwszy rozdział to jest ta akademia, to nie liczę tego jako rozdział. To tutorial, to się nie liczy. Także bitwa na koniec pierwszego rozdziału była dużo gorsza, bo była blokada przed uciekaniem. Tutaj to chyba nawet nie pamiętam, czy ja użyłem kamienia w środku tej bitwy? Chyba nie. No, ale nie jestem pewien. Także witam wszystkich. Oto jest początek rozdziału trzeciego. Aringent. Witaj. To powoli wchodzi nam w nawyk, nieprawdaż? Ponownie Neverwinter znalazło się w bezpieczeństwie. Ponownie więc wezwano cię na ratunek. Tym razem będziesz meldować się bezpośrednio mnie. Po zdradzie Aribet, Lord Nasher z roli mistrza szpiegów czynił mnie swą prawą ręką. Mówiąc szczerze, wolę pozostawać w cieni. Jednak Neverwinter mnie potrzebuje, więc będę służyć bez słowa sprzeciwu. Móc służyć Neverwinter to zaszczyt. Teraz wszystkich swych sojuszników, czy służą oni z obowiązku, dla chwały czy pieniędzy. Prześledziłem raporty moich zwiadowców w polu. Sytuacja jest naprawdę poważna. Armie luskańskie z Aribet na czele maszerują w stronę Neverwinter, pozostawiając za sobą jedynie śmierć i pożogę. Być może nawet bardziej niepokojące są wieści o orkach i niektórych z utgardzkich plemion przyłączających się do Aribet i luskańskiej armii, by grabić i plądrować. No właśnie, czy nie mamy jakichś sojuszników? Mierze lordów przyszło nam z pomocą. Bez nich nasze osłabione przez zarazę miasto już znalazłoby się w oblężeniu. Niektórzy z Utgarczyków są po naszej stronie. Plemię Czarnego Lwa obozuje tutaj z nami, przy studni Beoruny, świętym utgardzkim miejscu. Najlepiej pozostawić Aribet i luskańską armię generałom na froncie. Masz o wiele ważniejsze zadanie. Sorry, ale teraz zauważyłem, że Rodriguez lubi się drapać kuszą. Znaczy to on się drapie ręką, ale ja sobie lubię myśleć, że on drapie się po plecach kuszą. Jak go, że tak powiem, zaświędzi, to on to kuszą się podrapie. Już. Dobra, co by tutaj, jakie jest moje zadanie? Nie było łatwo zebrać informacji o sekcie Mogrima. Wiemy jednak, że rozpaczliwie poszukują starożytnych artefaktów znanych jako Słowa Mocy. Chociaż nie wiemy jeszcze, czym są te słowa oraz dlaczego Mogrim ich pragnie, wiemy, że istnieją co najmniej trzy takie artefakty. Nie możemy dopuścić, by wpadły w ręce kultystów. Musisz odnaleźć te słowa przed Mogrimem. Jeśli zawiedziesz, obawiam się, że każde zwycięstwo przymierza lordów okaże się bez znaczenia. Dobrze. Gdzie można szukać? Dobierają do mnie raporty o ludziach Mogrima, przeszukujących wzgórza i góry na północy, puszcze na zachodzie, a nawet farmy rozciągające się na południe. Fajnie, przynajmniej tutaj mamy
już różni... Znaczy nie wiem jak to będzie, zobaczymy, ale tutaj mamy trzy rodzaje lądów. Czyli mamy lasy na zachód, farmy na południe i z góry na północy. Chciałbym mieć dla ciebie więcej wskazówek. Może uda ci się czegoś dowiedzieć od Liliany Cambridge, eksperta od starożytnych artefaktów. Twierdzi ona, że wie coś na temat słów mocy. Liliana obiecała ofiarować wszelką pomoc moim agentom. Znajdziesz ją w tawernie, w południowo-wschodnim rogu obozu. Wiem, że to zdaje się niemożliwym zadaniem, lecz nie znam nikogo innego, komu powierzyłbym tę misję. Linu, też jest niezła. Dobra, tyle styknie. Życzę ci powodzenia. Od tego może zależeć los Neverwinter. Poradzę sobie. Spokojna głowa. No popatrzcie, teraz wszyscy już są już tak bardzo zbici w jednym miejscu, nawet nie trzeba biegać na różne miejsca po nich. Po prostu wszyscy są tutaj. Świetnie. Dobra, po prostu wezmę linię z powrotem. Moje serce raduje się na twój widok. Zapewne Arin Gend sprowadził cię tutaj, aby skorzystać z twojej pomocy przy poszukiwaniu słów mocy. Zarąbiście, że jesteś. Po zdradzie Lady Arbeth miałem wracać do Evereski. Coś w głębi duszy mówiło mi jednak, że jeszcze się zobaczymy, Rodriguez. Kiedy tylko usłyszałem, że Arin Gend wezwał lojalnych wobec Neverwinter poszukiwaczy przygód do przyłączenia się do Przymierza Lordów tu, przy studni Beorunny, wiedziałem, że nie oprzesz się pokusie. To złoto, te pieniądze. Tak jak sępy przyciąga padlina, tak ciebie przyciąga niebezpieczeństwo, Rodriguez. Przyjechałem tu pierwszą możliwą karawaną, cóż, właściwie drugą. Pewnie pierwsza spadła w przepaść, albo coś w tym stylu. Co się stało z pierwszą? W twoich ustach brzmi to... A, dobra, nieważne. Miałem zaciągnąć się do karawany z zaopatrzeniem, ale wóz, na którym jechałem, zepsuł się. Jakby ci to... Zatrzymaliśmy się na noc, wtedy właśnie miałem ten straszny koszmar. Jakby gonił mnie smok. Obudziłem się zlana zimnym potem. W tym samym momencie ujrzałem czarną sylwetkę na tle księżyca. Powinnam była wiedzieć, że to nie smok, ale byłam przerażona. Więc rzuciłem pierwsze zaklęcie, jakie przyszło mi do głowy. Pierwsza błyskawica nie narobiła wiele szkód, ale kolejne trzy rozniosły wszystko w pył. Świetnie. Tak, chyba przyciągam do siebie kłopoty. Było ciemno, wy wszyscy wpadli w płoch. Nikt nie wiedział, skąd wzięły się błyskawice. Może powinnam była im powiedzieć, że to moja sprawka. Tak czy inaczej musiałam tu dotrzeć, a kiedy tylko coś zarobię, zwrócę cały dług lordowi Nasherowi. Dobra, jesteś teraz w mojej drużynie po raz trzeci. I no, prosta sprawa. W takim razie dołożę starań, by utrzymać cię przy życiu, Rodriguez. W sumie to ona rzadko używa leczenia na mnie, w zasadzie to strasznie rzadko tak naprawdę. Czyli jako kleryk, znaczy jako uzdrowiciel się, no nie, że nie spisuje, bo na siebie głównie leczy, ale nie jest takim uzdrowicielem, klerykiem, jest po prostu klerykiem, wojownikiem bardziej. Stara się tego trzymać z dala od kłopotów. Czasem sobie myślę, że we wpadaniu w tarapaty prześcigasz nad nim mnie. A reszta? Zresztą porozmawiamy już dużo później, jak będzie się kończyć. Ale chyba zmieniły się im sprzęty. Znaczy się, wydaje mi się, że Grim Gnoll jest inaczej ubrany. Wcześniej chyba był taki złotawy kolor. Nie wiem. Szarłym była na taki czerwony kolor. Więc ulepszyły im się zbroje. Chyba. Same z siebie się ulepszyły? Nie, w sensie oni sobie zakupi. Ona ma teraz plus 3. Buławę. A 12 poziom, swoją drogą. Nie jestem pewien, na którym skończyła. Bo nie za bardzo śledziłem tego. Właściwie mógłbym, ale już trudno, nie ma znaczenia. Zacznijmy od tej biblioteczki, jeżeli tam dotrzesz. Neutralizacja trucizny.
Myślę, że jeżeli do końca tego epizodu nie będę korzystał z tych zwojów, kurczę, ja chyba normalnie sprzedam, może nawet. Istnieje taka opcja, istnieje taka szansa, żebym miał na tyle odwagi, żeby to sprzedać. Może nawet wtedy będę miał wystarczająco dużo odwagi, żeby coś kupić. To będzie naprawdę, to będzie dzień. Więc jesteśmy w miejscu, które się nazywa Studnia Beorunny. I to jest chata Arina Genda, to gdzie byliśmy. Trzeba się rozejrzeć. Enklawa gwiaździstego płaszcza. Czy to jest gospoda? Faktoria handlowa, okej. Okay. Nie, to jest karczma, po prostu karczma, bez nazwy. Enklawa najemników, świątynia Tyra, gaj druidów, utgardzka osada i mamy mroźna knieja na północ, księżycowa knieja na zachód, Fort Ilkard na południe, czyli farmy, pamiętam. Od czego? Zaczniemy od tego tutaj, bo obok. Zaraz, strażnik to jest do mnie, czy... No niby do mnie chyba, strażnik. Podejdź i pogadajmy. Jesteś pewna? Idziesz na płaskowyż do studni Beorunny? Jeśli tak, to uważaj na siebie. Nie wierzę tym utgardzkim dzikusom i staram się nie mieć z nimi nic wspólnego. Czemu? Jest pytanie, czemu? A kim jesteś? Przymierze lordów doszło do wniosku, że dobrze by było postawić posterunek u stóp tego płaskowyżu, choćby po to, by ostrzegać podróżnych. Po przejściu przez to miejsce wkraczasz na teren pogańskich obozowisk. Możesz iść dalej, ale radzę uważać na tych dzikusów. Nie chcemy żadnych kłopotów z utkartczykami siedzącymi wokół studni Beorunny. Okej, dzięki. No to na razie, jak mówiłem, uważaj na tych utgardczyków. Sprzymierzeńcy czy nie, zawsze poznam wrednymi dzikusami. No spokojnie. Ciężkie czasy są, koleżanko. Trzeba, że tak powiem, sprzymierzać się z każdymi dziadami. Nie, może niekoniecznie, ale no lepiej. Eltora, to jest ta sama Eltora, co była w porcie Last, chyba, tak? Witaj. Styklenie handluje z tymi, A może którzy nie nie? mają doświadczenia w sztukach mistycznych. Lecz Aringent poprosił mnie, bym udostępniła wszystkim mój inwentarz, jeśli pomoże to w działaniach wojennych. Wciąż nie sądzę, abym chciała umożliwić ci wstęp do mojego laboratorium na zapleczu. Jest ono przeznaczone dla tych, którzy mają jakieś doświadczenie w magii. Lecz udostępnię ci moje towary. Choć większość z nich jest najbardziej przydatna czarodziejom i im podobnym. Nie jest chyba ta sama, bo inaczej by mnie pamiętała. Poza tym ona tu głównie jest dla magów. Jakbym był magiem, to bym jej tam udostępniał jakiś bonus, jakieś miejsce. Pokaż mi, co masz. Albo wypytajmy ją, może ma jakieś zadanie. Skąd znasz moje imię? Proszę, Rodriguez, jestem panią sztuk mistycznych. Ktoś o mojej mocy bez najmniejszego kłopotu zdobywa takie informacje. Zatem, jak mogę ci pomóc? Czemu mieści się tu filia gildii gwieździstego płaszcza? Nie pozwól, by stereotyp samotnego czarodzieja w jego wieży wpłynął na twoje postrzeganie wszystkich, którzy na co dzień zajmują się magią. Neverwinter jest w opresji, więc gildia zaoferowała swą pomoc. Arringent zażądał naszej obecności tutaj, byśmy mogli pomagać zarówno na wojnie, jak i podróżnikom szukających tajemnych słów mocy. Gildia jest rada, mogąc zaoferować swoje usługi tym, którzy starają się ocalić nasze piękne miasto. A dobra, nie ma nic konkretnego do powiedzenia. Co my tu mamy? Reakcja kupca jest pozytywna, od razu już na początek, dobrze wiedzieć, to się może przydać. Płaszcz fortyfikacji plus 3 za 76 tysięcy.
plus 3 do pancerza. Z tego co ostatnio zaobserwowałem, to się nie kumulują te bonusy. Co nie wiem, jeszcze muszę to sprawdzić, ale chyba nie. Ale oprócz tego daje plus 3 do rzutów obronnych, to też mi nie imponuje, także nie dzięki. Pasz nimfy, chyba już miałem coś takiego. Tak, charyzma plus 3. Pasz ochrony plus 3. Większy pas naprowadzającego światła. Port... nie, sorry, jaki port? Polt. Henriksson, zagubiony i samotny w postępnym podmroku, modlił się na swojego boga Savarosa o jakiś znak. Jego prośba została usłyszana, bo poczuł, że coś na sobie ma. Tak po prostu? Okej. Okay. Okazało się, że był to pas, który pod jego dotknięciem zaczął świecić i nagle Pelt poczuł nieznaną mu wcześniej pewność siebie. Kiedy opuścił podmrok, zajął się pozyskiwaniem nowych wyznawców dla Savarasa. Sprytna sprawa. Pojawił mu się pas, od razu ubrany na sobie. A co z jego poprzednim pasem? Nie miał. Co ma ciekawego ten pas? Magia śmierci, niewrażliwość i strach. No w sumie to jest nawet niezła sprawa. Niewrażliwość na magię śmierci. To jest interesująca sprawa. I niewrażliwość na strach to nie ma znaczenia, ponieważ mam już niewrażliwość na wszystkie czary umysłu. Ewentualnie, to jest bardzo, no za 90 tysięcy to jest, no, sporo, nie? A to jest wersja budżetowa, niskobudżetowa tego, która jest lepsza, bo jest dużo tańsza, a oferuje to, co najważniejsze w tym pasie, czyli niewrażliwość na magię śmierci. Jest to bardzo kusząca propozycja Eltora, zastanowimy się nad tym. Bardzo kusząca. Cóż masz jeszcze tutaj? Tradycyjnie... O, jakie drogie bełty błyskawicy! Co się stało? Za 1300! No to słabo, że tak powiem, kurczę... No widzę, że chyba są popularne te rzeczy i musieli podnieść cenę. Wiecie co? Mówię teraz do sprzedawców. Tak się nie robi, kurczę. Jest kryzys, a wy tutaj ceny podnosicie dosyć bardzo istotnego towaru. Nie ma na sprzedaż tych napojów krytycznego leczenia. Laska mocy. To jest nieinteresujące, bo jestem nie magiem. Ale ten pas jest bardzo ciekawy, za 28 tysięcy. Jest bardzo ciekawy. On jest... No, bardzo ciekawy, jeszcze raz to powiem. Wciąż nie? O, sorry, źle nacisnąłem. Chciałem jeszcze sprzedać przy okazji. Dobrze, fajnie, to będę pamiętał, że tutaj jest pozytywna reakcja kupca. Jeszcze mam tutaj jakieś zaległe rzeczy. O, właśnie, właśnie, bardzo bardzo dobrze, że sobie przypomniałem. Zobaczmy, co znikło z mojego ekwipunku. Tutaj nie ma już tych głupich kamieni, to jest przydatne, znaczy dobrze. Tutaj nic nie mogło zniknąć. No, resztę w sumie tam zostawiłem te wszystkie jakieś książki, także chyba nawet nic nie mogło zniknąć. Dobrze, git. Tyle, jeżeli o nią chodzi. Chyba nie, nic tam nie ominąłem. Dobrze, faktoria handlowa, zobaczmy. Z plebejusz, plebejusz. Nie wydaje mi się, żeby ta strażniczka mogła jakieś zadanie dać. Nie wydaje mi się, dlatego jej nie wypytywałem za bardzo. Ktoś, kto nie ma imienia, nie ma prawa dawać ci zadania. To jest zasada. To jest prawo ustanowione. Nie można łamać tego prawa. Hasher Clay. Baron Silverbraid. Czyli to jest... kowal. Witaj. Hasher Clay do usług. Czy chcesz zobaczyć, co mam do sprzedania w najnowszym oddziale mojej sieci sklepów z wyposażeniem dla poszukiwaczy przygód? O co chodzi z tym najnowszym oddziałem? Cóż, prowadziłem mały sklep na południe stąd i teraz szedł jak należy, ale naprawdę duże pieniądze można zarobić na koncesjach. Oddałem więc sklep pod nadzór syna i wyruszyłem na północ, żeby rozszerzyć moje kupieckie imperium.
Gdy spotkałem tych wszystkich bogatych podróżników studni Beoruny, pomyślałem, że to doskonałe miejsce na założenie nowego sklepu. Przynajmniej do czasu, aż dostanę pozwolenie na prowadzenie interesów w Neverwinter. Jak na mój gust, w Neverwinter jest bardzo dużo sklepów. Może być konkurencja troszkę duża, ale nie wiem, może jesteś wystarczająco doświadczonym sprzedawcą. Szukam słów mocy, to nie jest chyba do sprzedaży. A, obawiam się, że akurat tego nie mam w sklepie, haha. A tak na poważnie, to nic nie wiem o słowach mocy. Spróbuj porozmawiać z Lillian Cambridge, to archeolog, którą ściągnął tutaj Aringent. Z tego co wiem, całymi dniami przesiaduje w tawernie. Może dowiesz się od niej czegoś więcej, niż mi się udało. Co przez to rozumiesz? Gdy usłyszałem, że w pobliżu jest słynny archeolog, udałem się do niej, by dowiedzieć się o pewnym przedmiocie, którego od dawna szukam. O! Zaczyna się robić ciepło. Ona jednak nie była w ogóle zainteresowana. Oświadczyła, że interesują ją tylko przedmioty o znaczeniu historycznym i nie ma czasu na uganianie się za świecidełkami. Zaoferowałem jej nawet pokaźną nagrodę, ale sądzę, że była bardziej zainteresowana swoją butelką wina niż moim złotem. Jestem twoim gościem od szukania przedmiotów. Całkiem możliwe. Wygląda na to, że dużo potrafisz. Słuchaj, jeżeli mi pomożesz, dostaniesz te pieniądze, które oferowałem Lillian. Ile za to dostanę? Dam ci tyle, ile oferowałem Lillian. 3000 sztuk złota. To jest najwięcej do tej pory, jak ktokolwiek mi oferował. Jeszcze nigdy nie zarobiłem chyba więcej niż 1000. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że nie. Jestem za... O! Ja pierdzielę. Cholera jasna. Źle kliknąłem. Czy mogę jeszcze raz? Tak, dzięki, bo już ja pierdzielę, myślałem, że mogło się anulować. Chciałem podjąć tego zadania, o którym wcześniej wspominałeś. Coś mi mówiło, że wrócisz. Ciężko jest przewidywać... przeciwstawić się rządy złota i przygód. Pozwól, że przejdziemy do szczegółów tego zadania. Poza prowadzeniem sklepów zajmuję się również kolekcjonowaniem rzadkich klejnotów. Ostatnio bardzo interesuje mnie niejaki gwiezdny szafir. Gwiezdny szafir jest wartościowy, ale zapewniam cię, nikt nie da za niego więcej niż 1000 sztuk złota. Ja natomiast jako kolekcjoner mogę zaoferować więcej, 3000 sztuk złota, jeśli zdobędziesz go dla mnie. Tak, po co ci to? Gwiezdny szafir był częścią posagu przeznaczonego dla Leyeny Sheru, najmłodszej córki pewnej bardzo bogatej rodziny kupieckiej, żyjącej 200 lat temu w Waterdeep. Jednak Lawenna... Ja pierdzielę, to się zaczyna długie robić. Ale okej. Okay. Jednak... Ups, przepraszam, mam telefon. Dobra, jestem z powrotem. Więc tak. Jednak Leyenna, będąc młodą i utalentowaną czarodziejką, nie była jeszcze gotowa poświęcić swojego życia dla małżeństwa. Ramkiem w dniu swojego ślubu uciekła na północ w poszukiwaniu sławy i bogactwa. Z tego co mówili, Leyenna została znakomitą czarodziejką. Była na tyle potężna, że przewidziała swoją własną śmierć i skonstruowała dla siebie wymyślny i pełen pułapek grobowiec. O! Jeszcze cały czas... Nie, jednak zmieniłem zdanie, nie chce mi się. A ty myślisz, że Gwiezdny Szafir w dalszym ciągu znajduje się w jej grobowcu? Gwiezdny Szafir był jej ukochanym przedmiotem, gdyż przypominał jej o życiu, które pozostawiła w Waterdeep. Gwiezdny szafir wspaniale by się prezentował wśród innych okazów mojej kolekcji. Przynieś mi go, a dostaniesz 1000 sztuk złota, tyle samo co oferowałem Lillian. To wiele więcej niż może za niego dać inny kupiec. To chyba bardzo niebezpiecznie. Martwi magowie często zamieniają się w lisze. Nie musisz się tego obawiać. Z tego co wiem, Leyenna Sheru nigdy nie myślała o życiu postacią lisza. Jak ja to przeczytałem? Pod postacią lisza. Licza. Ale z drugiej strony słynęła z bardzo analitycznego, mechanicznego umysłu. Można sobie tylko wyobrazić, jakimi zdradzieckimi pułapkami naszpikowany jest jej grobowiec. Akurat Rodriguez, powiedzmy, plus minus jest okej w te klocki. No dobra, zrobię to, prosta sprawa. Świetnie, nikt nie wie dokładnie, gdzie pochowano Leyennę, choć gdzieś w mrożnej kniei.
Nawet jeżeli ktoś odkrył, gdzie dokładnie znajduje się grobowiec, to nigdy nie wrócił, żeby się z kimś podzielić tą informacją. Ale niech to cię nie odstrasza. Jestem pewny, że to nic takiego, z czym byś sobie nie poradził. Przynieś mi gwiezdny szafir, jak tylko go znajdziesz, a dostaniesz nagrodę. Coś jeszcze? Tak, pokaż mi swoje stafy. Swoje magiczne plus 3 zbroje. Coś tutaj konkretnego, panie... Jak mu tam? Nie wiem. Już tak jak różne ciekawe kolorki przybierają te zbroje. A mamy coś unikatowego? Nie. Moja jest plus 3, swoją drogą? Nie, moja jest plus 1. Jest jedyna jej wada, kurczę, że jest plus 1. Trudno, i tak jest świetna. Reakcja tego jest negatywna, ale widzicie, w zasadzie nie ma specjalnej różnicy. Bełty kosztują praktycznie tyle samo, też 1000, no 1400. Kurczę, gościu, to ile będą ogniste kosztować? 3700. Nie podoba mi się to, ale dobra. Jest jakaś kusza, coś? Ja, Sygmit, jak może takiej broń używać? Znaczy, wiecie, teraz... Zgranie, ale coś takiego w rzeczywistości bez kitu. Używanie czegoś takiego byłoby groźne, straszliwie. Ciężka kusza plus 3. Po raz pierwszy spotykam ciężką kuszę plus 3? Chyba tak. Wygląda jak plus 1 podobna. Nie, sorry, jak 0, znaczy jak ta taka pierwsza. Tu masz coś ciekawego. Nie. No, ma jakieś takie rzeczy różne, nieinteresujące. Pułapki sobie sam dorobił. A ty? Barun? Co to jest? To jest gnom. Jest gnom z kuszą plus 5. Barun Silverblade. Witaj, szlachetny panie w kuźni Baruna. Ja oczywiście zwę się Barun. Jestem krasnoludzkim mistrzem kowalstwa i twórcą wielu wyśmienitych magicznych przedmiotów. Jak mogę ci dzisiaj służyć? Czym dokładnie się tu zajmujesz? Jestem kimś w rodzaju partnerza. Biorę różne komponenty i łączę je z magicznymi przedmiotami, by wykonać rzeczy o jeszcze większej mocy i majestacie. Niezła rzecz, jeśli możesz sobie na to pozwolić. Jeżeli chcesz, mogę przejrzeć twój inwentarz i plecak, by sprawdzić, czy posiadasz coś, co mógłbym połączyć potężną broń lub zbroję. Chcesz, bym przeszukał czegoś konkretnego? To jest gościu, którego mi brakowało. Albo w drugim epizodzie... rozdziale przegapiłem kogoś takiego, albo go nie było. W pierwszym przynajmniej było troszkę fajnie, bo była po prostu książka z wypisanymi rzeczami i jakby przepisami na różne magiczne zbroje. A tutaj rozumiem, że po prostu trzeba wypytywać o wszystko, co nie jest takie fajne, ale okej. Okay. Interesują mnie... Słabo, nie masz... jakichś strzelniczych rzeczy, poszukuję mniej popularnych broni. Lista egzotycznych broni. Zaraz. Aha, nie ma nic, coś, co by mogło być składnikiem na zbroję. Jeżeli przedmiotu nie ma na liście, nie masz go, nie masz odpowiednich... O! Zbroja łuskowa prawdy wymaga specjalnej wody święconej i kompletu magicznej zbroi. Czy musiałbym kupić pierw jakąś zbroję, bo ja swojej nie dam. No way. Znaczy nie wiem, czy to w ogóle jest akceptowalne, to moje, co ja mam. A, sorry, tu jest jeszcze zbroja. Chyba on bierze pod uwagę takie standardowe magiczne, nieunikatowe. Zbroja łuskowa prawdy. Jakbyś mi mógł powiedzieć, co to daje? Ja chyba mam wodę święconą właściwie, co nie? Specjalna woda święcona, wiecie co? To jest... KP5 to też są drogą bardzo dużo. Znaczy nie, no a nie, sorry, pomyliłem się, że to jest plus 5, to co innego. To jest po prostu średnia zbroja. Coś innego tutaj. Brzęczący Morgenstern.
wymaga pyłu zaklętego i Morgensterna. Zaraz, to on chyba faktycznie jednak bierze pod uwagę nawet unikatowe rzeczy. Chciałbyś mój kościany Feniks zamienić w coś innego? Jest kontrowersyjne. Magiczne miecze. To kwestia tego, mógłbym nawet, wiecie co, mam pomysł, znaczy pomysł, za każdym razem jak znajdę jakąś magiczną broń, to wpierw przyjdę do tego gościa. Ale naprawdę szkoda, że nie ma tutaj opcji jakichś unikatowych broni strzeleckich, to jest troszkę niesprawiedliwe dla kogoś, kto gra właśnie łowcą albo jakichś takich rzeczy, bo tutaj, no nie wiem, są troszkę pomijane jakby też te bronie, może nie, chyba że ktoś inny będzie to robił, nie wydaje mi się. Mogę ci coś spytać? Obawiam się, że niewiele mogę ci powiedzieć. Przybyłem tu z południa i dopiero niedawno, a żołnierze przymierza lordów zapełnili mi ciągle zajęcie przy wykonywaniu oręża, więc nawet się jeszcze nie rozpakowałem. Coś ciekawego możesz mi zaoferować, jakieś zadanie? Czemu zostawiłeś swój dom na południu? Słyszałem, że Husher albo Hasher otwiera tu sklep? A właśnie, jest Hasher. Albo Husher. Więc pomyślałem, że w czasie wojny z Luskanem znajdzie się tu dla mnie sporo roboty. No to przyjechałem z Hasherem, albo Husherem. Co mi możesz powiedzieć o Husherze? Jeśli cię ciekawi Hasher, albo Husher Clay, to z nim już pogadałem z nim, dobra. Coś konkretnie jeszcze masz do powiedzenia o tym, co robisz? A to już było? Jakie rzeczy mogą być tymi komponentami? A, zresztą to już... O, książka! No, trzeba od razu, gościu. Trzeba od razu. Jeszcze coś spytać? Nie, to już z tego wszystko. Tylko szybciutko zerknę jeszcze na tą książkę. A, dobra. To jest dokładnie to, czego mi było trzeba. Dobra, ludzie. Czas na przerwę i może w przyszłym... To waży? No, kilo jest tych gwint. To zajrzę do tego w przyszłej części i zobaczymy, co tam jest. Dobra, ludzie, trzymajcie się.